Dzięki serialowi Dom Tomasz Borkowy, 67 L. Podbił serca widzów i zyskał wielką popularność. Choć nie mieszka w Polsce, co jakiś czas przyjeżdża do kraju, by spotkać się ze swoimi fanami. W domu w Szkocji natomiast czeka na niego, ukochana, szwedzka arystokratka Laura, z którą ożenił się w 1995 roku. Oto, jak mu się układa poza granicami ojczyzny wio łatwo powiedzieć. Mawiał Andrzej, talar, główny bohater serialu Dom, grany przez Tomasza Borkowego. Koniec świata, wtórował mu dozorca Popiołek, w którego wcielał się Wacław Kowalski. Reklama oba te powiedzonka stały się równie popularne, co sam serial. Kiedy w niedzielne wieczory zaczynała się emisja w telewizji. Pustoszały ulice w całej Polsce. Widzowie siadali przed telewizorami, by śledzić losy mieszkańców kamienicy przy ulicy Złotej 25 w Warszawie. Serial przyniósł ogromną popularność Tomaszowi Borkowemu, aż trudno uwierzyć, że aktor nie chciał zagrać w tym filmie. Zadzwoniłem do reżysera Jana Łomnickiego i powiedziałem, że nie mogę wziąć tej roli, bo jestem strasznie zajęty. Zaproponowałem mu w zamian Krzysztofa Pieczyńskiego, aktora z mojego teatru, wyznał w jednym z wywiadów. Ostatecznie rolę przyjął pod naciskiem przyszłego teścia Wilhelma Hollendra, producenta filmowego, który zagroził, że jeśli nie zagra, to nie pozwoli mu spotykać się ze swoją córką, Basią. Zakochany byłem w Basi do szaleństwa, więc wolałem nie ryzykować. Z miłości zostałem Andrzejem Talarem, wspominał. Zdjęcia do serialu zawieszono wraz z ogłoszeniem stanu wojennego. To pokrzyżowało też plany aktorowi, który marzył o karierze za granicą. Z pomocą przyszedł mu wtedy przyjaciel, mieszkający w Wielkiej Brytanii. Załatwił fikcyjny angaż filmowy, na podstawie którego Tomasz Borkowy przez pół roku ubiegał się o paszport. Wreszcie dokument odebrał w sierpniu 1982 roku i zaraz poleciał do Londynu. W Warszawie została ukochana żona Basia i półtoraroczny syn Filip. Czytaj dalej na następnej stronie.